Andrzej Duda. Do hymnu. Jest skań, nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Wisłę przejdzie warte, będziem Polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Proszę o dalsze poprowadzenie uroczystości pana dyrektora. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Na podstawie artykułu 134 ustęp 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy z dnia 28 września 2018 roku na wniosek ministra obrony narodowej pośmiertnie mianowany został na stopień generała brygady pułkownik pilot Franciszek Kornicki. Akt mianowania wręcza pan Ryszard Kornicki. Panie prezydencie, zapraszam. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 134 ustęp 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy z dnia 10 października 2019 roku na wniosek ministra obrony narodowej mianowany został na stopień podporucznika plutonowy John Franklin. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, odznaczony został
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, pan Jan Stangreciuk. Prosimy państwa o powstanie. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oznaczony został Krzyżem Zesłańców Sybiru pan John Franklin, deportowany do kraju zabajkalskiego. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 2 ustawy o ustanowieniu medalu za zasługi dla obronności kraju, decyzją ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, oznaczony został złotym medalem za zasługi dla obronności kraju pan podporucznik John Franklin. Uprzejmie proszę pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, o wręczenie nadanego medalu. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Czcigodni weterani, wielce szanowni panowie nominowani, odznaczeni, szanowny panie ambasadorze, szanowny panie ministrze obrony narodowej, szanowni państwo ministrowie, panowie generałowie, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni państwo, także nasi brytyjscy przyjaciele. Jest zawsze bardzo wzruszający moment, kiedy można wręczyć tę nominację, czy pośmiertnie nominację generalską na stopień generała brygady dla pana generała Kornickiego, ale także na pierwszy stopień oficerski dla pana Johna Franklina, czyli Mieczysława Frąckiewicza, a także i ten krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla pana Jana Stangreciuka. To są takie bardzo wzruszające momenty, kiedy widzimy trzy postaci
młodych przecież kiedyś polskich chłopaków, młodych polskich żołnierzy, młodych polskich lotników, których losy splotły się w II wojnie światowej, choć przeszli różne drogi, ale właśnie może te drogi do tego, żeby bronić najpierw brytyjskiego, a później walczyć o wolne niebo nad Europą, były tak różne, a z drugiej strony tak symboliczne. Pan generał szedł jako żołnierz kampanii wrześniowej 1939 roku poprzez Francję tutaj do Wielkiej Brytanii po to, by ostatecznie właśnie bronić brytyjskiego nieba w bitwie o Anglię, ale a panowie zmierzali, można śmiało powiedzieć, z dwóch stron świata. Z jednej strony pan Mieczysław, pan John, wywieziony razem z rodziną na Daleki Wschód przez Sowietów na Zabajkale, schwycony wcześniej przez NKWD, wracał stamtąd wraz z armią Andersa po to, by walczyć o wolną Polskę z tą niezłomną wolą tego, żeby przywrócić znów Polskę na mapę Europy wolną, niepodległą, tak jak to czynił jego ojciec, dziadkowie w czasie I wojny światowej w 1918 roku i później, kiedy utrwalały się jej granice. A z drugiej strony pan Jan Stangreciuk, który z Ameryki Południowej podążał ku Europie po to, żeby stanąć do walki o wolną Polskę. Więc Polacy, można powiedzieć, idący z różnych stron świata po to, by odzyskać swoją ojczyznę, po to, by przywrócić ją swoim rodakom, nie szczędząc daniny własnej krwi. Lotnicy. Wielkie bohaterstwo wspominane do dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Tych, którzy tutaj walczyli na brytyjskim niebie i w różnych dywizjonach, ale zawsze z tą biało-czerwoną szachownicą pod jej znakiem, pod znakiem Orła Białego, z polską duszą i z tym okrzykiem za wolną Polskę, za wolność naszą i waszą na ustach. Tych tak niewielu, z którym tak wielu zawdzięcza i zawdzięczało wcześniej też tak wiele. Bardzo się cieszę, że spotyka nas dzisiaj ten zaszczyt, że w naszej obecności mogli panowie te nominacje i te odznaczenia odebrać. Cieszę się, dziękuję synowi pana generała i całej rodzinie za to, że tą nominację generalską przyjmują jako symbol podziękowania ze strony Rzeczypospolitej, a zarazem uznania dla wielkiego bohaterstwa najmłodszego dowódcy dywizjonu lotniczego w polskich siłach zbrojnych, na Zachodzie. Jeszcze raz jestem ogromnie wdzięczny, jeszcze raz bardzo mocno chcę podkreślić. Dziękujemy za to bohaterstwo, dziękujemy za ten widomy znak, który panowie swoją walką i swoją postawą dawaliście. Kim są Polacy i dawaliście od samego początku do samego końca swojej służby wojskowej świadectwo temu, że Polacy niezłomnie będą walczyli o swoją wolną i niepodległą ojczyznę. Zawsze będą o niej pamiętali i nigdy nie będą szczędzili dla niej krwi, także gotowi przelać krew za wolność innych, a więc nie tylko we własnej sprawie, ale także w szerzej pojętej sprawie. Może chciałbym, żebyście panowie też spojrzeli na to tak, może to właśnie, że przyjęto nas do Sojuszu Północnoatlantyckiego jako to państwo, które zarazem daje właśnie gwarancję, że jego żołnierze będą stawali za wolność naszą i waszą, że nie będą się wahali iść także i bronić innych, walczyć za ich sprawy. To właśnie dzięki waszemu kiedyś świadectwu, tej gotowości, pokazaniu całemu światu, że nie wahaliście się i że walczyliście do samego końca, nawet wtedy, kiedy zrozumieliście, że sprawa Polski jest w trudnym położeniu. Walczyliście o wolność nie tylko swoją, ale także i innych, o wolność Europy i wszystkich krajów, które były okupowane przez Niemców. Dziękuję za tamtą gotowość, dziękuję za tamto bohaterstwo, dziękuję za to świadectwo, a przede wszystkim dziękuję za wierną, niezachwianą służbę dla Rzeczypospolitej, wolnej, suwerennej, niepodległej i dla nas wszystkich. To właśnie dzięki waszemu trudowi, dzięki waszemu bohaterstwu, dzięki waszej walce
Dzisiaj możemy z uśmiechem stawać przed wami jako władze niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, będącej częścią NATO, będącej częścią Unii Europejskiej, należącej do tej wielkiej wspólnoty demokratycznych państw, które tworzą wolny i suwerenny świat. To wielka, wielka wasza zasługa dla Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę pana ministra o zabranie głosu. Szanowny panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, panowie kombatanci, żołnierze polskich sił zbrojnych, panowie ministrowie, generałowie, szanowni państwo, przed chwilą byliśmy świadkami ważnej chwili. Prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda, wyróżnił żołnierzy Wojska Polskiego, bohaterów. Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. 80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Losy naszej ojczyzny potoczyły się w ten sposób, że żołnierze Wojska Polskiego walczyli na wielu frontach. W zasadzie w całej Europie i na świecie, ale walczyli zawsze o wolną Polskę. To było przesłanie, któremu byli zawsze wierni. Stąd też niezwykle istotne jest to, że pan prezydent Andrzej Duda wyróżnia żołnierzy, którzy dla nas, dla dzisiejszych polityków, ale także przede wszystkim dla żołnierzy Wojska Polskiego, dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego są wzorem do naśladowania. 20 lat temu Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tym roku za chwilę rozpocznie się spotkanie liderów, głów państw, które stanowią NATO, bo 70 lat temu powstał Sojusz Północnoatlantycki. A więc można by powiedzieć w ten sposób, że chociaż wtedy, kiedy panowie walczyli, jeszcze NATO nie było, ale wy już byliście żołnierzami Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo walczyliście właśnie o wolną Polskę. Bardzo dziękuję wam, panom, za taką postawę. Panom, którzy strzegliście nieba Wielkiej Brytanii przed atakami niemieckimi. Jest w naszym gronie również pan Hulacki, którego spotkałem ostatnio pod Monte Cassino, a więc żołnierze Wojska Polskiego walczyli na wszystkich frontach. Walczyli właśnie o wolną Polskę. A w dzisiejszych czasach ważne jest panów świadectwo. Dlatego niezwykle cieszę się z tego, że pan prezydent Andrzej Duda wręczył nominację generalską dla świętej pamięci pana Kornickiego. Jest z nami syn. Cieszę się dlatego, że ta postać jest bardzo znana zarówno w Wielkiej Brytanii, ale także w całej Europie. 2 czy 3 lata temu sam miałem sposobność poprzez media społecznościowe głosować na pana Kornickiego jako na najwybitniejszego pilota z okresu II wojny światowej. A dlaczego na pana Kornickiego? No dlatego, że był Polakiem. A więc w związku z tym bardzo się cieszę z tego, że jego służba została tak wyróżniona i tak nagłośniona w opinii publicznej. Dlatego, że ona stanowi świadectwo właśnie służby żołnierzy Wojska Polskiego. Jeszcze raz gratuluję i bardzo dziękuję. Dziękuję panie ministrze. Uprzejmie proszę pana podporucznika Johna Franklina o zabranie głosu. Szanowny panie prezydencie Rzeczypospolitej, szanowna
Pani Prezydentowa, Panie Ministrze, Jego Ekscelencjo, Ambasadorze Rzeczpospolitej. To zaszczyt być w domu Ambasady Rzeczpospolitej Polski, co znaczy, że terminem Rzeczpospolitej i być przyjmowany przez jej wysokość Rzeczpospolitej najwyższe władze. Służyłem Bogu i Polsce. Ja nigdy nie oczekiwałem zaszczytów. Przyjemnie podziękowane w imieniu swoim, moim nieżyjącego już kolegi, pułkownika Franciszek Kornecki, ale również w imieniu tych, których z nami dziś nie ma. Proszę. Bardzo przepraszam. Jeśli mogę wyrazić życzenia, prośbę dla przyszłych pokoleń Polaków, Polska jest wielką wartością. Brońcie jej i strzeżcie. Bo dzięki niej wzrastamy i żyjemy. Ja, żołnierz tułacz polskich sił zbrojnych na Zachodzie, mogę jedynie apelować o pamięć i poczucie żołnierskiego obowiązku. A ten dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku. Przekazałem przemówić i połączyć się z kosztami kolejnym pokoleniem Polaków. Niech żyje Bóg. Błogosławi Polskę chcę powiedzieć teraz o pułkowniku Franciszek Kornecki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, panie poruczniku. Panie prezydencie, panie ministrze, szanowni państwo, dziękuję. Kończymy tym samym oficjalną część wydarzenia.